Witam i tam wszystkich w Star Wars Battlefront 2 w trybie multiplayer. Wreszcie mogę wam pokazać pełny tryb multiplayer i uwaga, uwaga, na początek ogromna bomba. Tryb bohaterowie i złoczyńcy. Dobrze widzicie Kylo Rena, mamy 7 bohaterów do wyboru. Za chwilę wam wszystko opowiem. Ale na początek muszę poprosić o łapkę w górę, jeśli wam się podoba. Jeśli ktoś nowy, zapraszam do subskrypcji kanału, bo tutaj przez najbliższe godziny, dni, tygodnie będę wypuszczał materiały ze Star Wars Battlefront 2. Później oczywiście będziemy już grali od 14 w pełną wersję. A teraz prezentuję wam materiały, które nagrałem w siedzibie w EA DICE w Szwecji. Także ekskluzywne materiały z pełnej wersji Battlefronta 2. Już jutro będziemy mogli sobie zagrać w Origin Access, także tam też będą te tryby do wyboru, ale już dzisiaj możemy zobaczyć, jak to wygląda. No i cóż, na początek tryb wygląda w ten sposób. Mamy 7 bohaterów do wyboru. Gramy 4x4. Tam widzicie z boku, mamy już wyświetlone, kto będzie kim. Ja zdobyłem Kylo Rena na początek. Musimy się spieszyć niestety. Może ten tryb jeszcze będzie zmieniony w tym względzie, żeby każdy mógł sobie zagrać dowolnym bohaterem. Ale na początek wybieraliśmy sobie jednego. Można nim grać przez cały mecz, ale można też po każdej śmierci zmieniać danego bohatera. Więc dorwałem Kylo i wam zaprezentuję. I uwaga, uwaga, jaka mapka? Kamino. Mapka Kamino. Kylo Ren. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę epicko. Moim zdaniem mój ulubiony tryb obok Galactic Assault. A Galactic Assault pokażę wam na wszystkich mapach. Będzie grubo. Zobaczcie tutaj umiejętności Kylo Rena. Już było to przedstawiane na odcinkach, ale tutaj też mieliśmy odblokowane wszystkie karty, więc na chwilę będę stopował. Mamy tutaj wszystkie dostępne w pierwszej jakości o systemie skrzynek, o pay to win, którego moim zdaniem nie ma. Dam odcinek jeszcze dzisiaj, może jutro zobaczymy. Także tutaj mamy wszystkie karty. Nie wiem, czy wszystkie wam pokazywałem, ale zobaczcie, jest taka jakby segregacja. Mamy karty, które są do umiejętności. Te po dwie pierwsze, dwie kolejne i dwie jeszcze następne. One ulepszają po prostu daną umiejętność, którą ma Kylo. A te trzy następne to jest jakaś taka pasywna umiejętność dotycząca miecza, czy do jakiejś pancerza, czy takie po prostu zdolności. Także mniej więcej tak to się rozkłada u bohaterów. To już pewnie znamy. Zobaczcie, tutaj mamy lightsaber jest, zabiera mniej staminy. Tutaj mamy troszkę defensywy i reszta jest do tych umiejętności, więc można sobie trzy tutaj włożyć. Mieliśmy taką opcję i zaczynamy jako Kylo. Skin, który jest w preorderze dotyczący The Last Jedi, tutaj akurat nie był dostępny. Gramy normalną i mamy umiejętności 3. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. To jest petarda. Graliśmy tutaj na rozdzielczości 2560x1440. Mamy Jodę, mamy Luka, Hanna Solo i Leje. Pierwszy raz wam prezentuję odcinki z multiplayer, ale musiałem tym trybem zacząć. Naprawdę, nie chciałem wam pokazywać arcade'a poszczególnych bohaterów. Chciałem wam to od razu w akcji zaprezentować. I zobaczcie, ten tryb wygląda teraz zupełnie inaczej, można powiedzieć. Mamy w danej chwili jeden cel u przeciwnika i tutaj u naszej drużyny. I przeciwnicy muszą po prostu pokonać danego naszego heroesa, który jest akurat celem. I wtedy mamy jeden punkt i walczymy do 10 punktów. Także ten tryb ma teraz więcej sensu moim zdaniem. Nie mamy dodatkowych tutaj majtków, jak to mówię, czyli normalnych szturmowców czy rebeliantów. To jest też fajne, bo graliśmy takim majtkiem i on praktycznie był bez szans. Czasami coś tam zrobił, jeśli heroes był zajęty, ale tak to ogólnie ginęło się na potęgę. A tutaj każdy jest heroesem, każdy ma tą moc. I zobaczcie, Yoda kontra Kylo Ren ginie. I teraz jak widzicie, możemy sobie zmienić postać lub zagrać cały czas tą, którą wybraliśmy i lubimy.
Jeszcze tam był Vader bardzo mocny, z tego co grałem. O, zobaczcie, feeling fantastyczny. Nie będę wam tutaj aż tak każdej postaci osobno omawiał, tylko zobaczcie, jak wygląda ten tryb i mapka. Mapka wygląda rewelacyjnie. I teraz zobaczcie, jest na celu. Tak, był Yoda na celu. Zniszczony mamy punkt. Jest 9 do 8. Teraz Kylo się wkurzył. Dobra, jest git. Naprawdę, Kylo z Vaderem już są bardzo mocni. Kylo z Vaderem to jest kosmos. Już się nie mogę doczekać, kiedy znowu zagram już na swoim koncie. Luke też jest dosyć mocny. Rey tak samo. Wszystkie postacie z mieczami świetnie się sprawują w tym trybie. Ale Yoda troszkę moim zdaniem odstaje. Też zrobię gameplay osobny o Yodzie, bo sporo grałem zielonym przyjacielem. I tutaj zobaczcie, Vader z Kylo koszą równo. Naprawdę koszą równo. Vader ma dodatkowo więcej mocy, może mieć jeszcze karty, które zwiększają jego wytrzymałość. Nawet do 1050 punktów. Także kosmos. Kylo ma 750, ale bardzo sprawny i bardzo mocny. Także bohaterowie i złoczyńcy, cudowny tryb. Zobaczcie, Rey użyła mind tricka i Kylo po raz drugi spadł w przepaść. Mapkę będę wam pokazywał bardziej też w trybie Galactic Assault, bo graliśmy na wszystkich. Yavina chyba nie udało się nagrać, bo już szliśmy po prostu. Szliśmy do hotelu. To już było bardzo późno. Także Yavina pokażę wam w innych trybach. Na przykład graliśmy w arcade, czy graliśmy nawet koopy i versusy z Kromką, także pozdrawiam. Super się grało. Że tyle, ile uda mi się obrobić na 8, tyle wam wypuszczę. Na początek idzie ten tryb, bo jest naprawdę fantastyczny. I na kanale macie już 3 pierwsze misje trybu single player. Ale multi naprawdę wymiata. Multi wymiata. Ale mnie tutaj Luke pocisnął. Mamy 8 do 5. Jak zagracie ten tryb, to naprawdę was zaczaruje. Już nie mówię, jak to wygląda, bo to jest jakiś kosmos. No po pierwsze, tu już jest klip nagrany. Pierwszy spadek jakości. Drugie, nagrywam to omawiając. To jest drugi spadek jakości. I trzeci to będzie render. To też spadek jakości, więc gameplay nie będzie aż tak bardzo ładny. Na pewno. Jeśli chodzi o ostrość. No i jeszcze do tego YouTube. Ale odczucia tutaj widzicie. Jest Yoda. Fajnie się grało Yodą, ale on nie jest taki mocny wcale. Myślę, że jest do jakiegoś małego boosta. Bo te jego ataki są dosyć słabe. Umiejętności ma fajne, ale ataki mieczem są dosyć słabe. Akurat Yody. Czekamy na nowy cel. Z 8 do 3. Kylo nadal wkurzony. Nie, naprawdę. Graliśmy około 15-16 godzin. To jest 2 dni. Wiem, hardcore. Ale świetne odczucia. Już później zmęczenie dopadało, ale teraz jak to oglądam, to jest moc. No więc tak, mamy tutaj cały czas Kylo sobie gramy. Możemy, tak jak mówiłem, cały czas jednym bohaterem. Myślę, że to jest do zmiany. O, tutaj w powietrzu Yoda wyrwał. Myślę, że to jest do zmiany. Ale zobaczymy. No też bym nie narzekał, jakby tak było. Bo myślę, że jednym i tak się później nudzi walka, więc zmieniają po prostu. Zmieniają heroesów. Teraz możemy sobie zmienić. Ja wam pokażę innego. Pokażę wam Imperatora. Czemu nie? I tutaj też mamy karty. Wziąłem pierwsze z brzegu.
Tak, żeby wszystkie przetestować. I tutaj mamy do każdej umiejętności jakiś tam boost. Imperator na Kamino. Tam z boku nam pokazuje te karty. Ale system kart oczywiście został zmieniony i pokażę wam to dzisiaj na odcinku i omówię. Żebyście nie mieli wątpliwości, że to jest jakiś pay to win straszny. Tutaj mamy Dark Aura. Imperator bardzo słaby, tak a propos. Tak na chwilę wam pokazałem, żeby coś innego było. Imperator bardzo słaby. Zmienimy? Możliwe, że zmienimy. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz Imperator. Mamy Fatra, mamy Kylo Rena i wyobraźcie sobie grać w teamie Kylo Ren, Vader, Darth Maul. To są trzy miecze. I nie wiem, kto to by był dobry. Może Bosk. Może Aiden nawet jest spoko. Imperator jest fatalny. On już nie ma teraz leczenia, więc on jest bardzo mało użyteczny. Jeszcze Boska wam zaprezentuję przy okazji. Ale tryb bohaterowie i złoczyńcy kapitalny. Bosk też nie jest zły, ale w porównaniu do tych właśnie w tym trybie, moim zdaniem w tym trybie dobrze się sprawują bohaterowie z mieczami. Na przykład w galaktycznym szturmie to jest troszkę gorzej, bo trzeba wejść na bliski dystans, a takim Boskiem czy tam Aiden można być z daleka i to w galaktycznym szturmie jest lepsze. Ale w tym trybie myślę, że... Aha. Myślę, że lepsze jest jednak użycie jakiegoś bohatera z mieczem świetnym. To Yoda sobie radzi spokojnie. Ale czekamy też na pełną wersję i czekamy na dodatki, bo już niedługo będą dodatki. Wiem, że to najpierw chcemy sobie pograć w pełną wersję, ale dodatki też będą fajne, bo myślę, że te wszystkie postacie, o których mówimy, Obi-Wan czy Grievous, one będą później. Więc to będzie naprawdę gratka. Ale pograjcie, pograjcie w pełną wersję. Jest co robić, naprawdę jest co robić. W jedynce na premierę było mało kontentu, nie ma co się oszukiwać. Bierzemy Maula? Weźmiemy sobie Maula jeszcze. Także zobaczcie, ile tu bohaterów wam pokazuje. Nie, już jest defeated. I to tyle. Dobra, tu jest koniec klipu. Także będę wam to jakoś w miarę porcjował, żebyście nie oszaleli. Bo ja tam naprawdę miałem mindfucka. Wszystkie tryby zobaczyć, wszystkie mapy, wszystkich bohaterów ograć, to naprawdę łeb pękał. Ale postaram wam się to w jakoś strawnej formie pokazywać. Takie krótsze odcinki, żebyście nie mieli zawału. I tyle. Także dzisiaj ciemna strona. I jasna też będzie. To, że jasna też będzie. Pokażę wam później galaktyczne szturmy. Blasta, Arcada, Starfighter Assault. Wszystko będzie. Także tyle. Łapka w górę, jeśli wam się podobało. I czekajcie na kolejne materiały. Im więcej łapek, tym będę szybciej wrzucał. Może być? Może być. Także do zobaczenia. Niech moc będzie z wami.